zlekceważono głos kilku tysięcy mieszkańców Turnia. Kiedy wyłożono pierwszy projekt planu, no, wyglądał on tak, że mieszkańcy powiedzieli, nie zgadzamy się na to. Podjęli działania, próbowali zmieniać, zastosował urząd procedury właściwe dla ustawy o planowaniu przestrzennym, ale nikt z nimi poważnie nie usiadł do rozmowy o tym, co ma się tam wydarzyć. I to jest chyba kwintesencja opowieści o wrzosowisku. Kwintesencja opowieści o wrzosowisku, w której urząd przestrzega formalnych procedur, ale realnie i prawdziwie nikt nie chce wysłuchać strony społecznej. Tak działała administracja 20 lat temu. Współczesna administracja zna dziesiątki możliwości rozmowy, a tej w tym przypadku zabrakło.